dzisiaj pomówimy o szczęściu. O szczęściu, co prawda, mówiliśmy ostatnim razem, ale koncentrowaliśmy się wtedy na zagadnieniach wstępnych, na istocie szczęścia. Co jest tym szczęściem? Dzisiaj będziemy bardziej skoncentrowani na warunkach potrzebnych do tego, by być szczęśliwym. A szczególnie chciałbym powiedzieć o przyjaźni. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Bo refleksja dotycząca przyjaźni zajmuje u Arystotelesa miejsce rzeczywiście ważne. I ciekawą jest też rzeczą, że by się przekonać w ogóle o wadze zagadnień, o których będziemy dzisiaj mówili, najlepiej sięgnąć do początku drugiej części Sumy Teologicznej. To jest w tym polskim wydaniu dziewiąty tom o szczęściu. I tutaj w pięciu pierwszych zagadnieniach, pierwszych pięciu kwestiach święty Tomasz z Akwinu porusza temat szczęścia, jego osiągalności, warunków. I niezwykłe jest to, że jak ktoś zbadał, ja tego nie liczyłem, przeczytałem opracowanie dotyczące tych zagadnień i tam to było przedstawione. Otóż aż 70 razy święty Tomasz cytuje Arystotelesa w tych pięciu kwestiach. Dla porównania Pismo Święte cytuje 57 razy, a świętego Augustyna, tego największego teologa 43 razy. Okazuje się, że Arystoteles jest dużo ważniejszy nawet niż Pismo Święte i oczywiście dużo ważniejszy niż Augustyn. Dlaczego tak jest? Dlatego, że święty Tomasz właściwie idzie tropem Arystotelesa. Zobaczymy, że jednak idzie nieco dalej, kiedy już będziemy się świętym Tomaszem mogli zajmować. Dzisiaj zresztą nawet okaże się, to będzie już jakoś dla Państwa oczywiste, że czegoś brakuje w tej refleksji Arystotelesa, ale to dlatego tak możemy powiedzieć, bo jako katolicy, jako chrześcijanie jesteśmy nieskończenie bogatsi o pewne kwestie, których oczywiście Arystoteles nie mógł rozumieć. I dlatego dla nas pewne rzeczy są oczywiste, dla niego te rzeczy oczywiste nie były. Jednak zadziwiające jest to, że refleksja Arystotelesa jest tak zbliżona, można nawet powiedzieć właśnie jakoś do Ewangelii, że te rozważania dotyczące szczęścia ludzkiego można powiedzieć jakoś odnaleźć, właśnie, można odnaleźć w Ewangelii, z tym, że Ewangelia oczywiście mówi w sposób dużo prostszy, a poza tym mówi, przekazując całą prawdę. Arystoteles zatrzymuje się na pewnym punkcie, a Ewangelia mówi wszystko i mówi to jeszcze oczywiście opierając się na autorytecie Boga, który nie może się mylić, a Arystoteles opiera się na autorytecie omylnego intelektu, więc różnica jest znacząca. A więc, moi drodzy, na czym polega szczęście? Najlepszym dziełem samego Arystotelesa jest Etyka Nikomachejska. Tutaj rzeczywiście jest ten temat najobszerniej ze wszystkich trzech, bo jeszcze Arystoteles jest autorem jeszcze Etyki Wielkiej, Etyki Eudemejskiej, dwóch mniejszych traktatów z tej dziedziny. Jednak Etyka Nikomachejska najobszerniej mówi o tych zagadnieniach. Co jest więc celem? Dlaczego właściwie człowiek żyje? To znaczy dlaczego? Czyli jaki jest cel ludzkiego życia? Celem ludzkiego życia, pisze Arystoteles, jest szczęście. Tutaj słowo greckie eudaimonia, ono znaczy mniej więcej tyle, co jakby taki dobrostan, takie mienie się dobrze. Eu znaczy tyle, co dobre, to tak też stąd eutanazja, taka rzekomo dobra śmierć. Więc eudaimonia to znaczy tyle, co szczęście, ale nie w sensie jakiegoś takiego przeciwieństwa, jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, ale szczęście właśnie jako stan charakteryzujący się jakąś pełnością, jakimś bogactwem. To jest tego rodzaju szczęście. I pisze, że właściwie wszyscy się na to zgadzają, zarówno ludzie prości, jak i ludzie wykształceni, że nic innego jak owo szczęście jest tym ostatecznym, najwyższym celem. I właściwie wszystkie ludzkie działania dążą do tego, żeby ten cel, czyli to szczęście, osiągnąć. Ale tutaj zaczynają się oczywiście schody, mianowicie w jaki sposób to szczęście rozumieć.
Co może być tym szczęściem? Kiedy się młodzieży tutaj na zajęciach zadaje to pytanie, oczywiście nie ma tutaj żadnego problemu. Wszyscy młodzi ludzie bardzo, zresztą są bardzo ożywieni właśnie na tej lekcji konkretnie i bardzo chętnie udzielają się. I zazwyczaj pierwszą propozycją jest bogactwo, a jednocześnie wiedzą, że bogactwo szczęściem prawdziwym być nie może. Dlaczego nie może być prawdziwym szczęściem? Pomijając to, że może być łatwo utracone. I zobaczmy, że znowu to jakoś znajdujemy. Właśnie jakby kiedy się czyta Arystotelesa, nam jako katolikom się od razu przypominają pewne wersety Ewangelii, gdzie znajdujemy jakby jeszcze głębsze i pełniejsze treści, które dotyczą tego zagadnienia, ale właściwie u Arystotelesa znajdziemy podobne myśli, tylko wyrażone w nieco taki słabszy sposób i nie tak głęboki. Ale Arystoteles bardzo dobrze rozumie, że nie może być bogactwo prawdziwym szczęściem. Nie tylko dlatego, że może być utracone. On tutaj przede wszystkim akcentuje to, że bogactwo jest czymś jakby zewnętrznym wobec człowieka. To jest bardzo ciekawa myśl, bo patrzę jakby nie z takiego, powiedzmy, takiego praktyczno-egzystencjalnego punktu widzenia, że to można utracić, że można się obawiać jakiejś kradzieży, że ostatecznie życie się skończy tutaj na ziemi. Zresztą akurat ta kwestia jest dla Arystotelesa właśnie nieco inaczej widziana niż dla nas, zaraz o tym powiem. Natomiast on akcentuje jakby taki porządek metafizyczny, to znaczy stara się znaleźć ten rodzaj dóbr, który jest jakoś prawdziwie należy do człowieka, który jest jakoś wewnętrzny wobec człowieka, który nie jest czymś tylko dodanym do niego. No, bogactwo jest czymś ciągle zewnętrznym. Czy to materialne jakieś przedmioty, czy pieniądze, złoto, to wszystko jest czymś zewnętrznym. Więc jakby nie należy naprawdę do człowieka. To samo będzie pisał o zaszczytach. Że zaszczyty też właściwie nie są takim prawdziwym dobrem, dlatego że wobec tego nie może na nich szczęście polegać, na posiadaniu ich, ponieważ są właśnie znowu czymś jakby zewnętrznym. Tak? Wobec tego na tym szczęście polegać nie może. Od razu jakby też ucina dyskusję dotyczącą tego, czy ewentualnie przyjemność mogłaby być szczęściem. To oczywiście wyklucza, jako że uważa, że byłoby to w takim razie sprowadzenie człowieka do poziomu zwierzęcia. Byłoby to traktowanie człowieka jak zwierzęcia i niewolnika, tak pisze Arystoteles. A więc też i przyjemności nie mogą stanowić istoty szczęścia. Wobec tego, na czym będzie szczęście polegało? I tutaj bardzo przydaje się ten metafizyczny sposób myślenia Arystotelesa. To znaczy, on odwołuje się, może nie robi tego w tekście, tak to nie jest aż tak bardzo widoczne, ale jednak w praktyce, kiedy się czyta tekst, to widać, że jest to nieprzypadkowy taki, a nie inny sposób podejścia do zagadnienia. Otóż widać, że jest tutaj odwołanie do teorii aktu i możności. Widać, że akt jest, jako że akt jest doskonalszy od możliwości, więc bogactwo nie tyle będzie polegało na posiadaniu czegoś, co na pewnym działaniu. Szukać będzie Arystoteles pewnego działania. Bogactwo nie będzie i szczęście wobec tego nie będzie się sprowadzało właśnie do jakiegoś takiego wygodnego nieróbstwa połączonego z posiadaniem pewnego jakiegoś skarbu, jakiegoś dobra, które przynosi nam zadowolenie, ale będzie musiało się sprowadzać do pewnego działania, właśnie do aktu, do tego, co jest od możności doskonalsze. Będzie mieć charakter aktywny. To jest bardzo interesująca rzecz. Szczęście to najwyższe dobro ma charakter czegoś aktywnego. I tutaj jakby współczesny świat idzie zupełnie na przekór myśli Arystotelesa, tak? Bo współczesny świat będzie starał się nas przekonać, że bycie szczęśliwym oznacza nieróbstwo, oznacza możliwość wylegiwania się na plaży i popijania jakiegoś napoju. To na tym będzie polegało. Albo jeszcze w jakiś inny sposób, ale równie, powiedzmy, taki bezczynny. Tak? Natomiast Arystoteles będzie uważał, że prawdziwe dobro, że szczęście musi polegać na aktywności. Największej aktywności, aktywności tego, co jest człowieku najwartościowsze, największe, jakby najbardziej dla człowieka właściwe i charakterystyczne. A więc musi to być właśnie. Cóż to takiego będzie? Tutaj możemy zacytować. Twierdzenie jednak, że szczęście jest najwyższym dobrem, wydaje się czymś, na co wszyscy przypuszczalnie się godzą. Tym natomiast, czego się tu żąda, jest dokładniejsze określenie, czym ono jest.
Można by może określenie takie podać, biorąc pod uwagę swoistą funkcję człowieka. Jak bowiem u fletnisty, rzeźbiarza i u każdego artysty oraz w ogóle u każdego, kto ma jakąś funkcję, jakąś właściwą sobie czynność, wartość jego i dobroć tkwi w spełnianiu owej funkcji, tak też zdaje się być i u człowieka, jeśli istnieje jakaś swoista jego funkcja. Czyżby więc cieśla i szewc mieli jakieś właściwe sobie funkcje i czynności, człowiek zaś miałby ich nie mieć, lecz miałby być stworzony do próżniactwa? Czy też raczej tak jak oko, ręka i noga i każda w ogóle część ciała posiada jakąś funkcję swoistą, tak też i człowiekowi przypisać można obok tamtych wszystkich jakąś właściwą mu funkcję. Jakaż by to więc mogła być? Co się tyczy życia, to wspólne ono jest, jak wiadomo, człowiekowi nawet z roślinami, a szukamy funkcji swoistej człowieka. Należy więc abstrahować od funkcji życiowych, polegających na odżywianiu się i wzrastaniu. A więc widać, że to szczęście nie może polegać właśnie na przykład na jedzeniu. Następnym rodzajem życia byłoby jakieś życie polegające na odbieraniu wrażeń zmysłowych, ale i ono wspólne jest, jak się okazuje, człowiekowi z koniem, wołem i wszelką w ogóle istotą żyjącą. Pozostaje tedy życie polegające na działaniu pierwiastka rozumowego. Owóż jedna część tego rozumnego pierwiastka ulega rozumowi, druga zaś sama posiada rozum i myśli. Tutaj nie tylko, że pokazuje nam Arystoteles, że szczęście będzie się sprowadzało do aktywności intelektualnej, do kontemplacji, do myślenia, ale też od razu już zarysowuje pewną strukturę jakby tych warunków, które potrzebne są do osiągnięcia szczęścia. Ale zanim zaczniemy mówić o warunkach potrzebnych do szczęścia, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych, to najpierw zastanówmy się, o jakiego rodzaju aktywność umysłową chodzi, jakiego rodzaju myślenie tutaj może chodzić Arystotelesowi. To ciekawe, nie tylko jest to bardzo wyraźnie w tych traktatach etycznych to rozpisane, ale nawet kiedy się sięgnie do innych dzieł Arystotelesa, które mówią o czymś zupełnie innym, można znaleźć wskazówki, które świadczą bardzo wyraźnie o tym, co Arystoteles miał na myśli. Można powiedzieć, że jego twórczość jest jakby przeniknięta właśnie tą myślą dotyczącą prawdziwego rozumienia, właściwego rozumienia zagadnienia szczęścia. Bo można znaleźć to faktycznie kiedyś, nawet jakoś zapamiętałem dość mocno, w drugiej księdze o niebie. To jest traktat, który dotyczy budowy wszechświata jakby z punktu widzenia fizyki. Otóż tam jest zawarta taka myśl, że człowiek, który znajdzie jakoś trochę czasu na rozpatrywanie tych spraw dotyczących budowy świata, jeżeli tylko jakąś prawdę właśnie jakoś rozważa, dotrze do jakiejś prawdy, nawet takiej bardzo drobnej, dotyczącej tych zagadnień, to bardzo szybko staje się radosny, że daje to dużo radości. Radość jest powodowana właśnie rozmyślaniem o takich kwestiach dotyczących właśnie tych spraw najbardziej podstawowych, najbardziej wzniosłych jednocześnie. Z drugiej strony też można znaleźć, to jest 11 księga o częściach zwierząt, dzieło dotyczące zoologii, dzieło dotyczące czegoś zupełnie innego, ale tam z kolei pojawia się myśl, będąca jakby no właśnie znowu nawiązaniem do tego, o czym mówimy, że właściwie jakaś prosta, jakaś niewielka ilość prawdy dotycząca tych substancji najdoskonalszych, poczynając od właśnie tych poruszycieli, właśnie tak, tych sfer niebieskich, czy nawet tego nieporuszonego poruszyciela, otóż jakaś niewielka ilość prawdy dotycząca tych zagadnień jest czymś dużo, dużo wspanialszym niż jakaś ogromna ilość praw dotyczących substancji jakbyś mało szlachetnych, mało jakichś istotnych, mało ważnych. Tak? Czyli prawda, jeżeli dotyczy tego, co jest najwznioślejsze, jest przez człowieka dużo bardziej ceniona i daje też oczywiście więcej radości. Czyli jakby naprowadza to nas na ten trop, że nie tylko będzie miało szczęście charakter aktu myślenia, ale już jakby zaczynamy rozumieć, czego będzie dotyczyło to myślenie. Musi chodzić o te rzeczy najwyższe. Musi chodzić o coś, co można by nazwać taką naturalną kontemplacją zasad, tych najważniejszych. Tak? Naturalna kontemplacja tych najważniejszych zasad. Można powiedzieć właśnie to, czym filozof zajmuje się w czasie takich najbardziej no też szczęśliwych momentów swojego życia właśnie. Tak? To jest właśnie to szczęście, o którym mówi Arystoteles. To jest szczęście,
które nam tutaj przedstawia. I faktycznie tak właśnie jest. I tak faktycznie jest, można na poparcie tego przytoczyć, tutaj różne są cytaty w różnych miejscach. To też jest z etyki nikomachejskiej. Ta więc czynność właściwa Bogom, górująca najwyższym stopniem szczęśliwości, byłaby taką kontemplacją. Więc i z pomiędzy ludzkich czynności najwyższy stopień szczęśliwości wykazuje ta, która jest najbliżej spokrewniona z ową czynnością boską. Świadczy o tym też fakt, że szczęście nie jest udziałem innych istot żyjących, jako że są zupełnie pozbawione tego rodzaju czynności. To oznacza, że zwierzęta nie mogą być szczęśliwe. Bo całe życie bogów jest najwyższym szczęściem, życie zaś ludzi jest nim o tyle, o ile zawiera w sobie coś podobnego do takiej czynności. Z innych zaś istot żyjących żadna nie jest szczęśliwa, ponieważ w żadnym stopniu nie mają one udziału w teoretycznej kontemplacji. Więc granica jej jest też granicą szczęścia. I istoty mające większą możliwość takiej kontemplacji mają też większą możliwość szczęścia. I to nie przypadkiem, lecz ze względu na ową kontemplację, gdyż posiada ona sama w sobie wartość bezwzględną. Tak więc szczęście jest pewnym rodzajem teoretycznej kontemplacji. Na tym polega istota szczęścia. Też trzeba jednak pamiętać, że mimo tej stopniowalności szczęścia, tego, że szczęście no, na pewno będzie w większym stopniu dostępne właśnie dla filozofa, dla myśliciela, dla intelektualisty, to jednak Arystoteles w pewnym miejscu etyki nikomachejskiej twierdzi, że jest ono dostępne dla ludzi w sposób powszechny, że jest ono dostępne nie tylko dla tej wybranej garstki myślicieli. Tak? Więc tutaj nie chodzi o posiadanie jakiejś wiedzy, jakiejś rozległej, bo musimy pamiętać, że tutaj chodzi o jakby raczej głębie spojrzenia i dochodzenie do tych zasad najwyższych, co wcale niekoniecznie domaga się jakiejś rozległej wiedzy, co wcale niekoniecznie domaga się bycia wykształconym człowiekiem. Tak, na szczęście. Z drugiej strony jednak oczywiście ktoś, kto jest bardziej rozwinięty umysłowo, będzie miał tutaj pewną przewagę i łatwość. I to wszystko zresztą jest wyrażone w tych warunkach, które tu teraz jakoś opiszemy. Oczywiście najpierw warto zauważyć, że sam już Arystoteles powiedział, że jakby w duszy możemy zauważyć ten pierwiastek, który zajmuje się myśleniem, rozumny, i ten, który podlega rozumowi, jest on związany ze sferą pożądliwą, ale jakoś rozumem powinien być kierowany. I wobec tego możemy wskazać jakby dwa takie warunki. Po pierwsze, chodzi o doskonałość tej sfery intelektualnej. Tak? No bo ona jest jakby, jej działanie będzie decydowało o szczęściu. Działanie tej sfery intelektualnej, tego pierwiastka umysłowego, będzie bezpośrednio przyczyniało się do wejścia w stan kontemplacji. I tutaj jakby spotykają się dwa takie wielkie, znaczące tematy etyki Arystotelesa, mianowicie kwestia eudaimonizmu, czyli kwestia właśnie tej eudaimonii, szczęścia i szukania tego, co jest, to jest dobrem, do którego człowiek dąży, a z drugiej strony kwestia cnoty. Kwestia cnoty, czyli aretologia, nauka o cnocie. U Arystotelesa, w jego etyce, te dwa wielkie tematy zostały połączone. A to w ten sposób, że cnota jest pewną, jak to cnota, jest pewną trwałą sprawnością, pewną zdolnością do tego, by osiągnąć właśnie to działanie, żeby to działanie było możliwe. Działanie, które daje szczęście, jest możliwe, czy właściwie jest szczęściem, to działanie umysłu jest możliwe dzięki posiadaniu cnoty. I w pierwszej kolejności chodzi o cnotę intelektualną, dzięki której to działanie się realizuje. I teraz, jeśli chodzi o cnoty umysłu, one są zwane cnotami dianoetycznymi. Dianoetycznymi. Cnoty dianoetyczne Arystoteles dzieli w następujący sposób. To zresztą jest właściwie to samo potem u świętego Tomasza. Także też i dlatego ta refleksja jest tak interesująca, bo święty Tomasz nie musiał tutaj niczego właściwie dodawać na tym poziomie. Tutaj właściwie wszystko to przechodzi do sumy teologicznej chociażby. A więc cnoty dianoetyczne. Po pierwsze to będzie rozumienie pierwszych zasad. To będzie rozumienie pierwszych zasad.
Różnie to jest tłumaczone, ale to myślę, że na tym jakby poprzestaniemy. Chodzi o rozumienie pierwszych zasad intelektu i to jest coś, co my nazywamy inteligencją. To jest taka pojętność, inteligencja. To jest coś, co pozwala być człowiekowi bystrym. Tak? Takim zdolnym do uchwycenia szybko sensu danego jakiegoś wyrażenia, czy szybkie uchwycenie sensu jakiegoś wydarzenia, jakiegoś faktu. To jest to. Potem jest jeszcze wiedza. Wiedza, czyli po prostu znajomość różnych faktów, znajomość po prostu duży zakres wiadomości. To jest ta cnota intelektualna, która wyrabia się oczywiście poprzez doświadczenie, poprzez zdobywanie informacji, poprzez pracę intelektualną. Tak? Akurat te dwie cnoty, wiadomo, jeśli chodzi o wiedzę, trzeba mieć dużo czasu, żeby wiedzę posiadać. Nie każdy może sobie pozwolić. Co do inteligencji, tej pojętności, zrozumienia pierwszych zasad, też wiadomo, nie każdy ma odpowiednie tutaj zdolności, ale też trzeba pamiętać, że szczęście jest aktem tej najwyższej cnoty, czyli mądrości. Po grecku sofia, dlatego też i filozofia, umiłowanie mądrości. Więc poza tymi dwoma jest jeszcze ta trzecia, właśnie mądrość. I od mądrości, jakby od aktywności mądrości, tej trzeciej, najważniejszej cnoty dianoetycznej, zależy szczęście. Więc chodzi o użycie właśnie tej cnoty. Ona pozwala na oglądanie rzeczywistości w perspektywie tych najwyższych zasad. Takie jest mniej więcej rozumienie mądrości. To samo będzie u świętego Tomasza. A więc mądrość to jest nic innego jak patrzenie na świat w perspektywie pierwszych zasad, ale bardzo oczywiście potrzebne do tego jest umiejętne rozumienie, czy właśnie umiejętność pojęcia tych pierwszych zasad, tak, żeby osądzać świat z ich perspektywy. I wiedza też oczywiście się jakoś tutaj przydaje. Więc tamte cnoty też jej pomagają. Można powiedzieć, tak? Pomagają, one wpływają na mądrość. One się składają jakoś na mądrość, ale mądrość jest czymś większym, czymś głębszym, czymś dużo szlachetniejszym. I zobaczmy, że współczesny świat, tak bardzo odległy w tej perspektywie oceny tego, co jest szczęściem, i tutaj też bardzo pobłądził, bo dzisiaj cnota, spośród cnót intelektualnych, na pewno cnota mądrości nie jest tą najbardziej cenioną raczej, tak? Jeżeli świat jest skupiony na tych kwestiach praktycznych, to raczej tutaj będzie taka, albo inteligencja jest z jednej strony dość ceniona, prawda? Poza tym też i wiedza również też, na pewno mądrość jakoś najmniej. Tak? Poza tym można tu jeszcze powiedzieć o tym, że poza tymi trzema cnotami związanymi właśnie jakoś z tym aspektem teoretycznym jest jeszcze w ramach tych cnót dianoetycznych mówi się jeszcze o dwóch takich pozostałych, ale one tutaj nie są one związane właśnie z tą teoretyczną kontemplacją, z kontemplacją właściwie, bo słowo teoria znaczy kontemplacja, więc nie będziemy tutaj o nich mówili. Ale to jeszcze nie wszystko, bo z drugiej strony potrzebne jest jeszcze odpowiednie przysposobienie w człowieku właśnie tego wszystkiego, co wcale jakoś do kontemplacji nas nie prowadzi. Tak? Bo Arystoteles jest realistą, jest przyrodnikiem i patrzy na człowieka nie jako na jakiegoś anioła, tylko jak na rzeczywiście na istotę po prostu obdarzoną ciałem, i wobec tego musimy mieć jeszcze jakąś zdolność, taką trwałą zdolność, właśnie cnotę moralną, która będzie nas skłaniała do kierowania się w życiu rozumem, do wejścia w kontemplację. Chodzi o to, żebyśmy się nie zatrzymywali w przestrzeni tego wszystkiego, co przynosi jakieś pozorne szczęście, jakąś przyjemność czy jakąś korzyść taką materialną. Tak? Czyli chodzi o panowanie nad pożądliwościami. Chodzi o panowanie nad tym wszystkim, co jest w nas zwierzęce. I to jest ten drugi gatunek, czy może nie gatunek, drugi rodzaj cnoty, tak zwana cnota etyczna. Czyli mamy cnoty dianoetyczne i cnoty etyczne. Cnoty etyczne, które też, to właściwie ta refleksja się w jakiś taki dość sposób, taki niemalże, no, taki automatyczny przenosi potem do refleksji świętego Tomasza i wtedy mówimy o cnotach etycznych, cnotach właściwie tych kardynalnych, które każdy tutaj z Państwa bardzo dobrze kojarzy, chociażby zbieżmowania
A więc musimy jeszcze panować nad naszymi pożądliwościami i to jest taki, powiedzmy, warunek, to są te dwa takie warunki wewnętrzne. Z jednej strony panowanie nad pożądliwościami, z drugiej strony zdolność rozumu, zdolność umysłu do wnikania w prawdę. Oczywiście, jeśli chodzi o samą cnotę etyczną, to tutaj znaną jest rzeczą, to już nawet mówiłem tam pewnie kilka razy, że Arystotelesowi przypisuje się zasadę złotego środka i tak faktycznie jest bardzo dużo uwagi, jest chociażby właśnie szczególnie w etyce nikomachejskiej poświęconej uwagi o poszczególnym cnotom i tego, w jaki sposób one są nie tylko czymś pomiędzy, ale raczej ponad skrajnościami. Cnota jest pewnego rodzaju doskonałością, znajduje się nie tyle jakby pomiędzy, ale właśnie ponad skrajnymi rozwiązaniami. Z tym, że sam Arystoteles zauważa, że to jest dość skomplikowane. Znalezienie tego środka nie jest rzeczą prostą, bo nie chodzi o jakiś geometryczny środek. On będzie u różnych ludzi mieścił się trochę gdzie indziej, bo on jest zależny od samego podmiotu, zależy od tego, jakie są właściwości człowieka. Arystoteles do tego podchodzi właśnie znowu z tymi, zgodnie z intuicjami takimi lekarskimi, przyrodniczymi, trochę tak jak do właściwej ilości pożywienia dla człowieka. To nie jest jakaś obiektywna miara, która dla wszystkich ludzi jest taka sama. Dla jednego człowieka będzie inna, dla każdego będzie jakaś inna, ta optymalna ilość pożywienia, która będzie z jednej strony ani za duża, ani za mała. I tak samo jest właśnie z cnotą etyczną, że jest ona pewnym środkiem, ale w zależności od okoliczności może być różna. Więc tutaj sprawa będzie polegała na znalezieniu tego środka. Tak? Ale my się dzisiaj na tym nie będziemy koncentrować, bo samo w sobie jest to niezwykle interesujące. Natomiast zajmiemy się innym zagadnieniem, a mianowicie poza tymi warunkami wewnętrznymi związanymi z cnotą są jeszcze warunki zewnętrzne, że żeby być szczęśliwym wcale to nie wystarczy jeszcze. I to jest może najbardziej zadziwiające w refleksji Arystotelesa. Nie to, że będzie ostatecznie szczęście polegało na kontemplacji, nie to, że potrzebne są cnoty moralne, żeby można było w kontemplację wejść i nie zatrzymywać się na rzeczach zewnętrznych, ale najbardziej chyba zadziwiające jest to, że jakby to jeszcze nie wystarczy, żeby być cnotliwym. Że sama cnota to za mało, żeby osiągnąć szczęście. Potrzebne są jeszcze warunki zewnętrzne. Jakie one są? A więc pewnego rodzaju pewna wolność od tych różnych czynników, które mogą nam kontemplację albo utrudnić, albo wręcz uniemożliwić. I tutaj znowu widać, że Arystoteles nie jest tylko intelektualistą takim skupionym na jakichś pojęciach teoretycznych, ale że patrzy na człowieka bardzo realistycznie i jest świadomy faktu, że w praktyce ludzie, którzy przeżywają jakieś wielkie cierpienia, jakieś ciosy, ludzie, którzy przeżywają swoje dzieci, na przykład, że takim ludziom bardzo ciężko będzie wejść w taką teoretyczną kontemplację. Tak więc tutaj okazuje się, że to jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że potrzebne są te zewnętrzne warunki. Czyż więc też nikogo innego z ludzi nie należy nazywać szczęśliwym, póki żyje? Lecz trzeba w myśl powiedzenia Solona baczyć na koniec, jeśli by jednak nawet zgodzić się na to, to czyż istotnie człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy umarł, czy też raczej jest to zupełną niedorzecznością, zwłaszcza na stanowisku tych, którzy nam mówią, że szczęście jest pewnym rodzajem działania. Jeśli zaś nie nazywamy zmarłego szczęśliwym, a i Solon tego nie chce, lecz sądzi tylko, że wówczas dopiero można z pewnością uważać człowieka za szczęśliwego, jako że znajduje się już poza obrębem nieszczęść i niepowodzeń, to i to stanowisko budzi pewne wątpliwości. Zdaje się bowiem, że jakieś dobro i zło istnieje i dla zmarłego, skoro przecież istnieje i dla kogoś, kto żyje wprawdzie, lecz nie uświadamia ich sobie. Tu należą zaszczyty i niesława, albo pomyślność i niepowodzenia dzieci czy potomków w ogóle. Ale i to nie jest wolne od trudności. Bo kto miał życie szczęśliwe aż do starości, podobną też śmierć, może doznać jeszcze wielu zmian dotyczących jego potomków. Jedni z nich mogą być dzielni i może im przypaść w udziale życie, na jakie zasłużyli, a inni przeciwnie. Jasne więc, że różne mogą być stosunki, których pozostają do swych przodków, zależnie od sposobu, w jaki od nich odbiegają. Niedorzeczne byłoby wtedy przypuszczenie, że zmarły zmienia się wraz z nimi i staje się na przemian już to szczęśliwy, już to nieszczęśliwy, ale równie niedorzeczne byłoby też zaprzeczenie, jakoby los potomków miał jakiś wpływ, chociażby tylko przez pewien okres czasu, na szczęśliwość zmarłych przodków. Więc po pierwsze musimy zauważyć, że przypomnieć sobie, że u Arystotelesa szczęście jest kwestia szczęścia jest czymś doczesnym, że u Arystotelesa właściwie nie ma czegoś takiego jak życie wieczne, że u Arystotelesa
Człowiek ma owszem w swojej strukturze coś, co przeżywa zarówno ciało, jak i duszę, bo dusza jest właściwie śmiertelna. Jest w duszy coś, co przeżywa, co jest niezależne w swoim istnieniu od ciała, ale to nie jest cała dusza. To nie jest cała dusza i Arystoteles też właściwie nie jest to po prostu refleksja, powiedzmy, religijna i dlatego tutaj nie ma jakiejś nauki dotyczącej życia wiecznego. Tak? U człowieka Arystoteles, znaczy u Arystotelesa człowiek żyje po prostu tak tylko tutaj na ziemi. I mimo tego, że coś jeszcze zostaje, to jednak jest to sprawa, powiedzmy, otwarta. Co się dzieje później z tym czynnikiem jakoś, powiedzmy, no właśnie niezależnym od tego, co materialnym, intelektem czynnym, który ma, tak jak sam Arystoteles nazywa, w jakimś sensie naturę boską. Ale co się z nim dzieje później, tego już Arystoteles nie tłumaczy. Oczywiście odnośnie tak zwanego intelektu czynnego też były różne interpretacje tej myśli. Jednak nas interesuje teraz to, że u Arystotelesa po prostu kwestia szczęścia jest kwestią doczesną, a więc człowiek może tylko na ziemi być szczęśliwy, tylko przez wobec tego określony czas. Ale druga sprawa jest taka, że jak widzimy, nie wystarczy sama cnota, że jest jeszcze kwestia różnych innych dóbr, które mogą, które muszą być, żeby człowiek faktycznie był szczęśliwy, bez których człowiek po prostu szczęśliwy nie będzie. Dlaczego nie będzie szczęśliwy? Okazuje się jednak, że szczęście nie może się obejść bez dóbr zewnętrznych. Wszak niemożliwą lub przynajmniej niełatwą jest rzeczą dokonywać czynów moralnie pięknych, będąc pozbawionym odpowiednich środków. Wiele bowiem rzeczy uskutecznia się, jak gdyby za pomocą narzędzi, dzięki przyjaciołom, bogactwu czy wpływom politycznym. Brak natomiast pewnych dóbr, jak na przykład dobrego urodzenia, udanych dzieci lub urody, mąci szczęście. Bo przecież nie jest zupełnie szczęśliwy człowiek o bardzo szpetnej powierzchowności lub niskiego pochodzenia, ani samotny i bezdzietny, a jeszcze mniej chyba taki, którego dzieci są pod każdym względem nieudane lub przyjaciele całkiem bez wartości, albo też ktoś, komu śmierć wydarła dobre dzieci lub przyjaciół. Zdaje się więc, że i tego rodzaju pomyślność jest, jak już powiedzieliśmy, potrzebna do szczęścia. Widzimy, że sama cnota nie wystarczy. No, potrzebne jest w miarę długie życie, bo tylko to zostaje, tak? Tylko życie na ziemi. Więc żeby być szczęśliwym, potrzeba mieć sporo czasu jeszcze do przeżycia. I potrzebne są te dobra zewnętrzne. Poczynając od bogactwa jakiegoś, przynajmniej takiego, które pozwala nam właśnie na po prostu brak strachu o jutro. Ale też i wolność od tych wszystkich nieszczęść. Tak? Arystoteles tak, to znowu bardzo realistycznie zauważa, że jakieś drobne nieszczęścia, niepowodzenia jeszcze nie uniemożliwiają szczęścia, ale jakieś poważniejsze, jakieś wielkie tragedie już jak najbardziej mogą po prostu uniemożliwić. A więc widzimy, że ta refleksja jest bardzo, powiedzmy, taka bardzo realistyczna, można powiedzieć, na swój sposób przyziemna, ponieważ po pierwsze nie ma tutaj żadnej nadziei na życie wieczne, a po drugie wcale nie twierdzi Arystoteles, że cnota jest zawsze czymś, co wystarcza do przezwyciężenia trudności. Tutaj nie ma takiego stoickiego podejścia do cnoty. Tak? Jest za to z drugiej strony bardzo realistyczne rozumienie człowieka, który jednak jest ograniczony na różne sposoby. Ale to, co tutaj jest najciekawsze, do czego teraz przejdziemy, właśnie ten ostatni warunek, bardzo, bardzo istotny i bardzo dużo uwagi poświęca Arystoteles temu tematowi, a mianowicie kwestia przyjaciół. Dlaczego przyjaciele są potrzebni człowiekowi, który ma być szczęśliwy? To jest najbardziej chyba niezwykła sprawa w całym tym, w całej właściwie etyce arystotelesowskiej. Dlaczego przyjaciele są czymś tak potrzebnym? Najpierw może powiedzmy, czym w ogóle jest przyjaźń, bo u Arystotelesa akurat właśnie sprawa przyjaźni nabiera takiej głębi. Więc po pierwsze, właśnie są trzy takie warunki, żeby mówić o przyjaźni. Po pierwsze, przyjaźń wymaga wzajemności. Nie może być, nie wystarczy do prawdziwej przyjaźni, jeśli tylko jeden jest przyjacielem drugiego, a drugi nie jest przyjacielem pierwszego. Musi być wzajemność. Po drugie, oczywiście potrzebne jest pewne jakieś wspólne życie. Wspólnota życia jest czymś niezbędnym, to jest oczywiste. Przynajmniej na poziomie jakiejś wymiany myśli, czegoś takiego. I trzecia sprawa to jest kwestia życzliwości. Żeby być przyjacielem,
Trzeba być nastawionym życzliwie wobec kogoś. Tak? Więc trzeba pragnąć dobra dla niego, dla tego drugiego. I teraz jest ciekawa rzecz, bo Arystoteles nagle zauważa, że tutaj ta życzliwość jest sprawą taką, powiedzmy, no niejednoznaczną, bo może być ta życzliwość kierowana wobec innego, ale z różnych motywów. Bo może być i wobec tego jakby trzy rodzaje przyjaźni się tutaj właściwie krystalizują, bo może być tym motywem po prostu przyjemność. Można być przyjacielem, można życzyć komuś dobrze, nie dla tego samego przyjaciela, ale po to, by po prostu móc korzystać z tego przyjaciela jako źródła przyjemności. Tak? To też jest rodzaj przyjaźni, co ciekawe. Mogłoby się wydawać, że to w ogóle nie jest przyjaźń. To nazywa jednak przyjaźnią, ale jest to przyjaźń po prostu mniej doskonała. Trzy tedy są rodzaje przyjaźni, równe liczbą tym rzeczom, które zasługują na uczucia dodatnie. Każdemu z nich odpowiada miłość wzajemna i wiadoma. Ci, co nawzajem są sobie przyjaciółmi, życzą sobie nawzajem dobrze i czynią to ze względu na to, co jest powodem ich przyjaźni. Ludzie więc, którzy są sobie nawzajem przyjaciółmi, gwoli wynikającej stąd dla nich korzyści, nie żywią dla siebie uczuć przyjaznych ze względu na osobę przyjaciela, lecz tylko o tyle, o ile dla każdego z nich wynika stąd jakieś dobro. Podobnie ma się rzecz z tymi, którzy są sobie przyjaciółmi, ze względu na wynikającą stąd dla nich przyjemność. Nie za to bowiem lubią ludzi gładkich i dowcipnych, że ci posiadają pewne cechy charakteru, lecz za to, że sprawiają im przyjemność. Ci zatem, co są sobie przyjaciółmi dla korzyści, kochają się nawzajem ze względu na własne swe dobro, a ci, którzy są przyjaciółmi dla przyjemności, kochają ze względu na to, co dla nich samych jest przyjemne, a nie ze względu na to, że osoba kochana jest tym, kim jest, lecz o tyle, o ile jest pożyteczna czy miła. Tak więc stosunki przyjacielskie są przypadkowe. Osobnik kochany jest tu kochany nie ze względu na to, że jest tym, kim jest, lecz ze względu na to, że bądź przysparza jakiegoś dobra, bądź sprawia przyjemność. Toteż przyjaźnie tego rodzaju łatwo ulegają zerwaniu, jeśli ludzie, między którymi zachodzą, nie pozostają takimi samymi, jak byli. Bo gdy przestają być przyjemni lub pożyteczni, to tracą miłość. To jest oczywiście wobec tego forma przyjaźni niedoskonała. W ogóle ciekawe jest to, że jednak Arystoteles nazywa to przyjaźnią. Dzisiaj byśmy wcale tego raczej przyjaźnią nie nazwali. Tak? No to jest też taka dość nietypowa sprawa. Ale teraz dochodzi Arystoteles do tej najdoskonalszej postaci przyjaźni. Tak? Doskonałą formą przyjaźni jest przyjaźń między ludźmi etycznie doskonałymi, podobnymi do siebie w dzielności etycznej. W podobny bowiem sposób nawzajem sobie dobrze życzą, jako ludzie etycznie dzielni, a są nimi sami w sobie. Owóż ci, którzy dobrze życzą swym przyjaciołom ze względu na nich samych, są przyjaciółmi w najwłaściwszym słowa tego znaczeniu. A więc z jednej strony widzimy, że jest to przyjaźń właśnie trwała i przyjaźń prawdziwa, w tym sensie taka najszlachetniejsza i najprawdziwsza, ponieważ tutaj kocha się przyjaciela dla niego samego, nie dla swojej osobistej korzyści, nie dla swojej osobistej przyjemności, ale dla samego tego przyjaciela, dla tego, którego nazywa Arystoteles drugim ja, bo to jest też piękne określenie, które Arystoteles wprowadził. Przyjaciel jest drugim ja. To jest taki drugi ja, który tutaj faktycznie jest tym drugim ja, prawdziwym drugim ja, którego się kocha właśnie dla niego, a nie jakby dla swojej jakiejś korzyści czy przyjemności. I ta przyjaźń oczywiście wymaga cnoty. To jest też jasne, że tylko taki, który jest cnotliwy, będzie faktycznie w stanie mieć takiego przyjaciela i tamten przyjaciel też będzie musiał być cnotliwym, jeśli będzie faktycznie takim przyjacielem. No wiemy, że przyjaźń musi być wzajemna. Dlaczego jednak jest to tak ważne dla szczęścia? No cóż, z jednej strony przyjaciele są tymi, którzy pomagają w biedzie, pomagają w sytuacjach, kiedy ktoś czegoś potrzebuje i w tym sensie należą jakby do całego tego zbioru tych warunków zewnętrznych, o których żeśmy mówili, a więc żeby być szczęśliwym, żeby móc zająć się kontemplacją, no trzeba być po prostu żyć w stanie wolnym od tych wszystkich nieszczęść. To jest jasne, że przyjaciele wtedy pomagają.
Ale najbardziej zadziwiającą jest rzeczą to, że Arystoteles jakby tutaj wychodzi ponad to, trochę znowu odwołując się, prawdopodobnie to była znowu ta inspiracja do teorii aktu i możności. Bo jeżeli mamy relacje między przyjaciółmi, to zobaczmy, że skoro akt jest doskonalszy od możności, skoro doskonalszą rzeczą jest dawać niż brać, to w takim razie relacje z przyjacielem będą doskonalsze, kiedy my nie będziemy skupiali się właśnie na jakby korzystaniu, tak, z tego, że mamy przyjaciela, ale będziemy jemu coś dawać. I się okazuje, że tak właśnie idzie tym tropem Arystoteles i uważa, że przyjaciele są tak naprawdę właśnie po to, jeszcze bardziej są jakby jeszcze większym są dobrem jako ci, którym możemy coś dać, niż ci, którym, od których możemy coś dostać. Przyjaciele są właśnie tymi, którym możemy udzielić pewnego dobra. Tak? I ostatecznie okazuje się, że nie tylko są oni pomocą w kontemplacji, bo jest ona czymś trudnym, zarówno pomocą w tym sensie, że mogą nam zapewnić środki, bez których wejście w kontemplację, w myślenie o rzeczach najważniejszych byłoby trudne, są też i pomocą w tym sensie, że mogą swoimi słowami, swoim przykładem jakoś ułatwić nam tą kontemplację, tak? Znaczy jakby bezpośrednio, czyli wzmocnić nasze cnoty, te dia noetyczne, w ten sposób jakoś mogą nam pomóc, tak? Mogą nas po prostu pouczać o tym, czego dotyczy mądrość. Mogą nas pouczać o tych rzeczach najważniejszych, ale się okazuje, że ostatecznie, że wartość przyjaciela polega też i na tym, a właśnie można powiedzieć nawet przede wszystkim na tym, że to jemu możemy pomóc, że to jego możemy wprowadzać w tą kontemplację, że to jemu możemy mówić o tych rzeczach najważniejszych. I to jest coś takiego rzeczywiście bardzo szlachetnego w tej refleksji. Rzeczywiście to jest coś, co zasługuje na wielką uwagę. Wątpliwości budzi też pytanie dotyczące człowieka szczęśliwego. Czy potrzebuje przyjaciół, czy też nie? Mówią bowiem, że nie trzeba przyjaciół ludziom zażywającym szczęśliwości. No bo skoro już zażywa szczęśliwości, to po cóż mu przyjaciel, prawda? I tym, co sami sobie wystarczają. Wszak udziałem ich jest najwyższe dobro. Skoro więc sami sobie wystarczają, nie trzeba im niczego więcej. Przyjaciel natomiast, który jest drugim ja, daje to, czego człowiek sam przez się nie może mieć. Ale wydaje się niedorzecznością, by przyznając człowiekowi szczęśliwemu wszystko, co dobre, odmówić mu przyjaciół, których posiadanie zdaje się być największym z pomiędzy dóbr zewnętrznych. A jeśli rzeczą przyjaciela jest raczej wyświadczać przysługi, aniżeli je otrzymywać, jeśli wyświadczanie dobrodziejstw jest cechą człowieka dobrego, jeśli moralnie piękniejszą jest rzeczą wyświadczać przysługi przyjaciołom, aniżeli obcym, to człowiek etycznie wysoko stojący potrzebuje takich, którym wyświadcza przysługi. Potrzebuje takich, którym będzie wyświadczał przysługi. Dlatego też ludzie zastanawiają się, czy przyjaciele bardziej potrzebni są w szczęściu, czy też w nieszczęściu. Skoro zarówno człowiekowi nieszczęśliwemu trzeba takich, od których doznałby pomocy, jak też człowiekowi szczęśliwemu potrzeba takich, którym by wyświadczał przysługi. Nie miałoby też sensu czynić człowieka szczęśliwego samotnikiem, bo nikt nie pragnąłby mieć wszystkiego, co dobre, jeśli by miał to mieć sam dla siebie. Wszak człowiek jest istotą społeczną i do współżycia z innymi się narodził. To, że człowiek jest istotą społeczną, to będzie jakby podstawa i takie motto traktatu dotyczącego polityki, znaczy tak zatytułowanego polityka, o którym mieliśmy dzisiaj pierwotnie mówić, ale stwierdziłem, że warto jednak najpierw zatrzymać się nad tą kwestią szczęścia i tego wszystkiego, jak do szczęścia się dochodzi, bo jakby tutaj też widzimy, dlaczego też i to życie społeczne jest potrzebne, że widzimy też, jak bardzo przyjaźń jest potrzebna do szczęścia, tak? I że ostatecznie inny człowiek, jak jest bardzo potrzebny i widać też, to jest niezwykłe, że to trochę już właściwie przypominać trochę może miłość, którą znamy z Ewangelii. Poza tym, że tam oczywiście ta miłość nadprzyrodzona, miłość będąca cnotą wlaną, będzie przede wszystkim jakby skutkiem miłości do Boga. Tak? Miłość do bliźniego, ta nadprzyrodzona, jest skutkiem miłości do Boga. Kochamy bliźniego dlatego, że Bóg go kocha, bo jest on kimś przez Boga umiłowanym. Tak? Więc motywacja jest nieco inna niż tutaj. To jest miłość naturalna, ale widzimy, że ta miłość jednak nie jest żadnym egoizmem, że to jest miłość, która poza ten egoizm, ponad egoizm jakby wychodzi, tak? I właściwie widać, że jest pewnego rodzaju już wstęp do Ewangelii. Można powiedzieć, że jest tutaj rzeczywiście coś bardzo szlachetnego w tej myśli. Ta cecha przysługuje wtedy także człowiekowi szczęśliwemu. Posiada bowiem wszystko, co z natury jest dobre. Jasną zaś jest rzeczą, że lepiej jest współżyć z ludźmi zacnymi, aniżeli z obcymi,
i z byle jakimi. A więc człowiek szczęśliwy potrzebuje przyjaciół. Tak więc przyjaciel okazuje się być jednym z ważniejszych warunków zewnętrznych do tego, żeby szczęście osiągnąć, zarówno dlatego, że może przed nieszczęściem jakimś uchronić, czy pomóc, wspomóc w nieszczęściu, jak też i dlatego, że może wspomóc w samym tym procesie kontemplacji, właśnie myślenia o tych rzeczach najważniejszych, tych boskich, ale też i dlatego, że właśnie jemu możemy wyświadczyć jakieś dobro, po prostu nie tylko jakikolwiek rodzaj dobra, ale przede wszystkim ten największy, czyli możemy pomóc przyjacielowi w rozważaniu spraw najważniejszych. I tak jakby doszliśmy trochę do, tak Arystoteles właściwie doszedł niemalże do tego motta, tej zasady, na której został zbudowany zakon dominikański. Contemplari et contemplata alis tradere. Kontemplować i te rzeczy przekontemplowane przekazywać innym. To jest motto, które tutaj właściwie już jakoś zaczyna pobrzmiewać w tym wszystkim, mimo tego, że oczywiście jest różnica pomiędzy kontemplacją na poziomie naturalnym, a kontemplacją na poziomie nadprzyrodzonym. To jest rzecz oczywista, że mamy tutaj do czynienia z nieco innymi sprawami, ale widać, że to jakoś jedno z drugiego będzie trochę wynikało i mamy taką naturalną podstawę właśnie dla tej kontemplacji już ściśle nadprzyrodzonej. Widzimy więc, że szczęście jest sprawą, która naprawdę niewiele tutaj trzeba było Tomaszowi dodać. No to widać, że przede wszystkim kwestia tej utracalności, tak? I tej ograniczoności życia, bo sam Arystoteles twierdzi, że jednak ta kontemplacja jest możliwa w sposób powszechny, że nie trzeba być filozofem jakimś wyedukowanym, ale jednak te wszystkie ograniczenia, braki życiowe, które mogą ludziom doskwierać, no i to, że życie się kończy, powoduje, że faktycznie są, i to dokładnie to samo święty Tomasz, kiedy będzie pisał w tych pierwszych pięciu kwestiach drugiej części sumy teologicznej, część pierwsza, części drugiej, kwestie etyczne w ogólności, kiedy będzie rozważał i będzie zaczynał od celu ostatecznego, właśnie cytując na okrągło właściwie Arystotelesa, to będzie pokazywał, że prawdziwe szczęście będzie jednak musiało mieć nieco inny charakter, gdyż to, co, o czym mówi filozof, czyli Arystoteles, właśnie charakteryzuje się pewnymi brakami, że jest tutaj ta ograniczoność w czasie, że jest utracalność, no i też oczywiście sama kwestia tego, czym to szczęście jest, tak? Czy to ma być naturalna kontemplacja, czy kontemplacja jednak wyższa, nadprzyrodzona. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o kwestię szczęścia. Następnym razem przejdziemy właśnie do spraw społecznych. W tej przyjaźni mamy już tutaj już pewien zalążek, tak? Czym będzie to życie społeczne. Że ono będzie niczym innym jak właśnie naturalną rzeczą dla człowieka, tak jak i przyjaźń się okazuje czymś bardzo naturalnym i właściwym dla człowieka, tak i życie społeczne będzie czymś właściwym, a dzisiaj na tym skończymy i teraz proszę o pytania, jakieś może czy uwagi, czy jakieś inne wątpliwości tego typu. Ja mam takie pytanie, bo nie padła kwestia szczęście, a radość i zadowolenie. A no właśnie. Dobrze, dobrze. To jest bardzo ciekawa rzecz, że można powiedzieć przyjemność nawet, tak? Tylko taka przyjemność będąca takim, no, mająca też i takie bardzo szlachetne oblicze. Otóż u Arystotelesa to jest bardzo ciekawa sprawa, że on wcale nie uważa przyjemności jako takiej za coś złego. Wręcz przyjemność jest po prostu pewnym skutkiem jakiegoś działania, właśnie jakiegoś takiego, jakby tak, jest jakby czymś, co udoskonala działanie. Jest właśnie czymś, co towarzyszy działaniu i co więcej, pisze Arystoteles, że wszystko zależy od tego, jaki jest człowiek, że dla człowieka te dobre rzeczy będą przynosiły przyjemność, będą się wiązały z przyjemnością, a dla człowieka etycznie złego, dla człowieka po prostu, który jeszcze nie wypracował w sobie cnót, dla niego odwrotnie, rzeczami przyjemnymi będą rzeczy złe. I dlatego, kiedy człowiek jest na tym etapie początkowym rozwijania w sobie cnót, kiedy jest człowiekiem jeszcze niewyrobionym moralnie, wówczas musi się powstrzymywać od rzeczy przyjemnych, bo najczęściej one będą tymi złymi rzeczami. Musi w sobie wyrabiać postawę, powiedzmy, taką ascetyczną. Ale w momencie, kiedy zacznie być człowiekiem cnotliwym, to akty cnót będą jednocześnie przyjemne. Tak? I to jest coś takiego bardzo tomistycznego i jednocześnie to się też w życiu świętych faktycznie sprawdza, bo jest jakby jeden z elementów tak zwanej cnoty heroicznej, która jest wyposażeniem świętych,
jest właśnie to, że są te akty bardzo trudne, wykonywane w sposób taki łatwy i spontaniczny i jednocześnie właśnie taki właśnie przyjemny. Tak? Że człowiek bardzo, bardzo cnotliwy wykonuje wielkie dobro i jednocześnie jest to dla niego przyjemne. Tak? To zazwyczaj, bo może być tak, że z jakichś tam wyższych powodów może Pan Bóg taką przyjemność odebrać, żeby człowiek się hartował, ale jakby sama w sobie ta rzecz cnotliwa będzie się wiązała z przyjemnością. I to faktycznie każdy z nas to wie, że jeżeli się człowiek czymś wyćwiczy, czymś, co jest właśnie było trudne, to nagle to przynosi przyjemność, wiąże się z przyjemnością, dokonuje pewnych aktów i ponieważ już jest cnotliwy, to właśnie to się wiąże z przyjemnością. Tak? Dla człowieka cnotliwego bycie sprawiedliwym przynosi przyjemność i jakby zadowolenie. Tak? Dla człowieka systematycznego, systematyczna, codzienna praca wiąże się właśnie z radością i przyjemnością. Tak to właśnie działa. Tak? Więc przyjemność nie jest sama w sobie czymś, od czego należy uciekać, tylko jest czymś, czym się można cieszyć, kiedy człowiek już opanuje siebie. Także można powiedzieć, że właśnie skutkiem tej kontemplacji jest właśnie przyjemność, zadowolenie, radość. Tak? To samo będzie, właśnie jakby przenosi się to na wyższy poziom, ale święty Tomasz będzie analogicznie, będzie twierdził o istocie życia wiecznego, że ono w swej, właśnie, że istotą życia wiecznego jest oglądanie Boga, jest właśnie kontemplacja Boga, tak? Tylko już taka nadprzyrodzona, już widzenie w chwale, ale za tym będzie szło zadowolenie, za tym będzie szła radość. Za tą wizją uszczęśliwiającą, za kontemplacją Boga, z tego będzie wynikała przyjemność, radość, ale istotą jest sam akt intelektualny. A co jeśli nie udaje się doprowadzić przyjaciela do kontemplacji? Nie chodzi już o jakąś, prostu kontemplację nawet rzeczywistości. Coś się musi nie wycierać. No to po prostu nawet to, że możemy jemu w jakikolwiek sposób pomóc już też i nam jednak ten przyjaciel też pomaga, możemy mu wyświadczać dobro. Przyjaciele są po to, żeby wyświadczać im dobro, więc nawet jeżeli on jeszcze do czegoś nie doszedł, no to jest jakby okazja do tego, żeby więcej tego dobra mu dawać, skoro jakby jakiś tam wykazuje pewien niedostatek, pewien deficyt, no to jest okazja do tego, żeby mu dawać więcej, tak? Więc jest to też... Taki przyjaciel też jest dobrym przyjacielem, mimo tego, że właśnie czegoś mu tam brakuje ważnego, tak? Jeszcze nie doszedł do samej tej kontemplacji. Tak? A teraz jeszcze pytanie o drugi ja dla Arystotelesa, a drugi ja ewangeliczny. To jest taki rozszerzony drugi ja, tak? Czyli wtedy więźni to już jest, bo dla Arystotelesa to jest drugi ja, ten, który... Przyjaciel z drugim ja właściwie, tak? Tylko znaczy w Ewangelii to jest o tyle inaczej, że mamy do czynienia z miłością nadprzyrodzoną, która rozszerza się na bliźnich, dlatego że są oni kochani przez Boga. Bo jakby miłość bliźniego jest właściwie taką prostą konsekwencją miłości Boga. Skoro kochamy Boga, to kochamy też tych, których kocha Bóg. Bo tak właśnie to działa, że skoro kochamy kogoś, to kochamy to wszystko, co jakby do niego należy, prawda? Jeżeli mamy jakiegoś nawet właśnie dobrego przyjaciela takiego ludzkiego, to też kochamy jego dzieci, nawet jeżeli są dla nas jakieś, powiedzmy, złośliwe i niedobre, ale kochamy je dlatego, że kochamy przyjaciela, to są jego dzieci. Wobec tego też kochamy te dzieci jakby z powodu tego przyjaciela. I podobnie jest tutaj, że kochamy bliźniego dlatego, że on też jakoś albo już należy do Boga przez to, że nawet na swój sposób właśnie złośliwym, trudnym człowiekiem, ale znajduje się w stanie łaski uświęcającej, bo prawdopodobnie się w niej znajduje, albo po prostu może się w niej znajdować, może się nawrócić, dopóki żyje. Prawda? Wobec tego taka miłość nadprzyrodzona, ewangeliczna nie wyklucza nikogo spośród swojego zasięgu, bo dopóki człowiek żyje, może się przynajmniej właśnie teoretycznie, jest jakby w możności już katolikiem, w możności jest Bożym dzieckiem i dlatego też takiego kochamy, tak? Ponieważ on jakoś do Boga może należeć kiedyś. A Hiob u Arystotelesa byłby bardzo nieszczęśliwy. No właśnie, prawda? Że tutaj dokładnie, tutaj widać, że człowiek jakby bardzo mocno doświadczony losem, gdzie ta kontemplacja byłaby trudna, może nie tyle od razu byłby wykluczony, ale byłoby na pewno, bo jakby Arystoteles chce podać pewną zasadę, bo może przecież być tak, że ktoś ma tak niesamowitą cnotę, tak potrafi wejść w kontemplację pomimo różnych trudności, że ostatecznie jakby te wszystkie warunki, które są normalnemu człowiekowi potrzebne, w tym przypadku okażą się niekonieczne. Tak? Może tak być i tu Arystoteles tego wcale nie przesądza. Nie porusza tego zagadnienia aż tak bardzo, ale taki, powiedzmy, mocarz cnoty tutaj też jakby się mieści się w tym systemie, nie będzie jakby przeczył temu, co pisze Arystoteles, on pisze tak jakby co do ogólnej zasady, tak? Ale teoretycznie jest to przecież możliwe. Można powiedzieć, że akurat Hiob
nawet właśnie w tych najtrudniejszych momentach, kiedy już był prawie że bliski zwątpienia w to wszystko, co wcześniej przedstawiał, to jednak jakby zawsze potrafił te najwyższe sprawy, prawdę kontemplować. Tak? Właściwie jest cały czas na swój sposób szczęśliwy, mimo tego co było tak trudne, tych wszystkich przeszkód. Tak? Więc właściwie jakoś mimo wszystko jednak chyba jakoś by tam spełniał, ale faktycznie ten przypadek jest no, czymś bardzo rzadkim. Tak? To się tylko w niektórych sytuacjach będzie sprawdzało. Jeszcze moje ostatnie pytanie o stoickie pojęcie szczęścia, ile je dobrze rozumiem. Jest fałszywe? Święty Tomasz go nie jakoś, no Arystotelesa przejął, a stoików nie? To znaczy, to no jest tak, że po prostu... To się łączy z tym Hiobem, nie? Że Hiob był bardzo taki stoicki, czy dobrze, czy źle, niech będzie imię Boże błogosławione. No tak, ale to można też jakby w ramach tego systemu, bo jakby istotą tutaj szczęścia jest właśnie sama kontemplacja. I to w przypadku Hioba jest widoczne, że on jakby w tych najtrudniejszych momentach cały czas mówi z Bogiem, prawda? Że właśnie coraz bardziej się jakby zagłębia w tą rozmowę z Bogiem, że właściwie coraz jakby no, bardziej takie głębokie kwestie chce rozpatrywać w tej modlitwie, tak, z takiej dramatycznej. Więc tak naprawdę to jakoś się mieści w tym, co Arystoteles napisał i z drugiej strony też można powiedzieć tak, że system stoicki po prostu z racji tego, że nie jest oparty na jakiejś takiej bardzo głębokiej, dobrej metafizyce, jest jakimś cząstkowym systemem, a u Arystotelesa jakby wartość polega na tym, że to jest bardzo metafizycznie takie właśnie głębokie, tak? Takie pogłębione, że ten fundament jest naprawdę solidny i dlatego wystarczyło tylko pewne prawdy objawione, jakoś w to wtłoczyć, czy jakoś rozwinąć myśl Arystotelesa pod pewnymi względami i to się nagle okazało być już po prostu jakby zgodnym z Ewangelią, tak? Że tutaj tak dużo nie trzeba było pozmieniać. Także to dlatego Arystoteles tak często jest cytowany, zwłaszcza, że w tych pierwszych kwestiach po prostu Tomasz dotyka kwestii ostatecznego celu i idzie po prostu zgodnie z metodologią Arystotelesa, idzie właśnie jego tropem, tak? Tylko wzbogacając refleksję o cytaty z Pisma Świętego, o pewne treści nadprzyrodzone, których nie mógł znać Arystoteles. Jeszcze może ostatnie, tak przy okazji dzisiejszego święta. Czy Maryja, stojąc pod krzyżem, była chociaż trochę szczęśliwa? Czy ona jednak odczuwała szczęście, wiedząc o tym, że będzie tam to zmartwychwstanie? Tak, jak najbardziej. Można tutaj odnaleźć na pewno bardzo głęboko analogię pomiędzy nią i Chrystusem. I piękna jest ta myśl, że i taka też teologicznie głęboka i bogata, że u Chrystusa w jego ludzkiej naturze, o ile tak te niższe władze były, jakby niższe części jego człowieczeństwa były zanurzone w tym oceanie boleści, to jednak te najwyższe były po prostu tymi, które cały czas, przecież dusza Chrystusa ludzka kontemplowała Boga, tak? Widziała Go tak jak święci w niebie. Odnośnie Matki Najświętszej tutaj nie ma aż takiego zjednoczenia, no bo ona nie jest wcielonym Bogiem i dopóki tutaj żyła na świecie, to też jej zjednoczenie z Bogiem, jej duszy nie było oczywiście takie jak świętych w niebie, tak? Ale jednak takie podobieństwo głębokie na pewno było i na pewno była w niej trochę na to... Według tej analogii było takie rozróżnienie, że te niższe władze były przeniknięte bólem i cierpieniami, ale tam jakby już mimo tego gdzieś te wyższe warstwy duszy Maryi były cały czas bardzo głęboko zjednoczone z Bogiem i właśnie szczęśliwe. I to jest trochę stan, który w przypadku takich normalnych ludzi realizuje się trochę odnośnie stanu dusz czyśćcowych, tak? Znaczy właśnie tam się realizuje w czyśćcu, że dusze czyśćcowe z jednej strony są przepojone boleścią, ale z drugiej strony są bardzo spokojne i właśnie szczęśliwe, ponieważ wiedzą, że będą, niechybnie będą w niebie. I tam już za jakiś tam, powiedzmy, bardzo krótki czas, można powiedzieć, z punktu widzenia wieczności, to jednak jest to bardzo krótkie. I dlatego no, jest naprawdę dużo tutaj podobieństwa, tak? Że takie dusze przez czyśćcu są właściwie bardzo spokojne, szczęśliwe, jednocześnie bardzo cierpiące. Jak nie ma pytań, to następnym razem chętnie oczywiście odpowiem wszystkie pytania, jeżeli się będą pojawiały. Także następnym razem powiemy o
właśnie o polityce, powiemy o życiu społecznym, o tym, w jaki sposób Arystoteles wyobraża sobie życie, życie nie tylko polityczne w sensie ścisłym, ale także i życie, życie rodzinne, życie, życie społeczne, życie ekonomiczne. A dzisiaj już w takim razie skończymy, jeśli nie ma pytań, chociaż podejrzewam, że tylko wyłączę kamerę, to zawsze się...